Witajcie, zapraszam do obiecanej drugiej części zestawienia smartfonów Galaxy, a w wykonaniu Samsunga. W tym materiale poruszymy temat telefonów nieco droższych, mowa oczywiście o Galaxy A50, A70 oraz A80. Ten ostatni nawiązuje dość mocno do flagowców, chociażby biorąc pod uwagę wykonanie, wygląd czy też obracany aparat. Natomiast Galaxy A70 może się wydawać jedynie większą wersją Galaxy A50, ale jednak występują pewne znaczące zmiany w specyfikacji. Każdy telefon postaram się oczywiście w miarę szczegółowo omówić, natomiast jeżeli szukacie bardziej szczegółowych informacji, no to zapraszam do obejrzenia recenzji Galaxy A50, a także Galaxy A80. Linki podpinamy Wam w opisie. Przechodzimy do Galaxy A50. Na pewno wygląda bardzo interesująco. Obudowa wykonana prawie w całości z plastiku, ale nie uważam tego za wadę. Z tego powodu, że to przekłada się jednak na mniejszą masę telefonu. Bardzo mi się spodobało, że całość jest dobrze spasowana, do tego z tyłu powstają ładne refleksy odpadającego światła. Zwracam uwagę na to, że obudowa raczej super odporna na ewentualne zarysowanie nie będzie. Ramka także jest jest plastikowa, ale w tym wypadku również spasowanie przycisków czy dopasowanie ramki do reszty obudowy wypada całkiem dobrze. Na plus to, że Galaxy A50 wygodniej i pewnie leży w dłoni. Oczywiście w tym budżecie nie możemy oczekiwać odporności na wodę, ale za to na pokładzie mamy doskonale rozwiązane slot Dual SIM. Tacka może pomieścić jednocześnie dwie karty Nano SIM, a także kartę microSD do rozbudowania pamięci. Galaxy A50 oferuje port USB-C, do tego głośnik mono, a także złącze jack. Audio wspomaga Tutaj Dolby Atmos, na pewno przekłada się to na bardzo dobry dźwięk w słuchawkach, natomiast pojedynczy głośnik dostarcza raczej podstawowe wrażenia dźwiękowe. Dobra czystość jest zachowana do poziomu około 80% głośności. W ekranie zatopiono skaner optyczny, ale niestety działa on różnie. Są sytuacje, kiedy czytnik działa w porządku, ale też jest wiele sytuacji, kiedy dopiero drugie albo trzecie skanowanie przynosi efekty. Mamy do tego sprawnie działające rozpoznawanie twarzy, które bazuje na przedniej kamerce. Na pokładzie Ekran Super AMOLED prawie 6,5 cala Full HD, proporcje to 19,5 do 9 barwy na ekranie, oczywiście są nasycone, do tego bardzo dobre kąty widzenia. Sama szczegółowość obrazu także wypada w porządku. Mamy również doskonałe czernie oraz całkiem dobre poziomy jasności. Na plus, always on display oraz czarny motyw dla systemu, obramowania ekranu jest smukłe. Do tego mamy jeszcze małego nocza. Bateria 4000 mAh. W zestawie otrzymujemy 15 W adapter. Na ekranie możemy uzyskać wyniki. Do 8 godzin pracy. Sercem tego smartfona jest Exynos 96.10, do tego 4GB RAMu, 128GB pamięci wbudowanej, mamy oczywiście tutaj Bluetooth A5.0 oraz NFC do płacenia. Działanie Galaxy A50 jest niezłe, ale czasami można zauważyć jednak nie do końca płynne animacje czy krótkie przestoje. Na tyle trzy obiektywy: 25 megapikseli F1.7, autofokus z wykrywaniem fazy, drugi to 8 megapikseli F2.2, 123 stopnie, ogniskowa 13 mm. Do tego mamy jeszcze 5 megapikseli f2.2 do wykrywania głębi, nagrywanie maksymalnie Full HD 30 klatek na sekundę. Na przodzie kamerka 25 megapikseli f2.0. Druga propozycja od Samsunga to Galaxy A70. Bryła tego smartfona jest prawie taka sama jak w Galaxy A50, natomiast są oczywiście pewne różnice, które polegają na innych wymiarach oraz masie. Obudowa ponownie jest bardzo dobrze spasowana, do tego całkiem fajnie wyprofilowano tylną część. Na tyle także tutaj mogą powstawać ładne refleksy odpadającego światła, natomiast z racji tego, że plecki są plastikowe, obudowa raczej będzie podatna na zarysowanie zabrakło odporności na wodę. Do tego slot Dual SIM został rozwiązany tak samo jak w 50 Na dole znajduje się port USB-C, głośnik mono a także złącze jack. Głośnik gwarantuje nam raczej takie same wrażenie jak w Galaxy A50. Do około 80% głośności jest w porządku. Dalej niestety już ta czystość nie porywa. Natomiast nie ma tutaj mowy o jakimś. Lepszym podbiciu basów, czy też wyczuwalnej głębi dźwięku. Audio wspomaga oczywiście Dolby Atmos, to jest na pewno fajna sprawa z tego powodu. Do słuchawek dostarczany jest naprawdę bardzo dobry dźwięk, który dopasować możemy do naszych preferencji za pomocą rozbudowanych ustawień. Ponownie, skaner palców, zatopiony w ekranie, działa on tak samo, czyli losowo. Czasami jest bardzo dobrze, palec jest szybko skanowany, ale czasami pomaga dopiero druga próba skanowania. Oczywiście mamy tutaj rozpoznawanie twarzy. Działa ono bardzo w porządku, a takim fajnym smaczkiem jest animacja skanowania dookoła nocza. To samo znajdujemy na pokładzie Galaxy 50 Mamy tutaj super amoleda 6,7 cala Full HD. Barwy na ekranie są żywe, bardzo nasycone. Mamy nieskończony kontrast, rewelacyjne czernie oraz doskonałe kąty widzenia. Szczegółowość obrazu także wypada dobrze, plusem jest Always on Display, a także czarny motyw dla systemu. Bateria ma 4500 mAh, to jest na pewno spora zaleta tego smartfona. Do zestawu jest dorzucony 25W adapter. Na ekranie możemy uzyskać podobne wyniki jak w A50, czyli 5 do 8 godzin pracy. Pod maską mamy snapa 675 do tego 6 GB RAMu, 128 GB pamięci wbudowanej, oczywiście na pokładzie Bluetooth 5.0, a także NFC do płacenia. W kwestii działania można zauważyć, że A70 pracuje dużo szybciej niż A50. Tutaj nie uświadczymy żadnych spowolnień czy klatkowania animacji. Na tyle ponownie trzy obiektywy 32 megapiksele f1.7 autofokus z wykrywaniem fazy drugi to 8 megapikseli f2.2 123 stopnie ogniskowa 13 mm do tego mamy jeszcze 5 megapikseli f2.2 do wykrywania głębi nagrywanie maksymalnie 4K 30 klatek na sekundę na przodzie kamerka także 32 megapiksele f2.0 ostatni w tym zestawieniu smartfon to recenzowany przeze mnie Galaxy A80 który na tle smartfonów Galaxy A bardzo się wyróżnia zupełnie inne wykrywanie wykonania, a Także wygląd, a do tego obracany aparat. Obudowa została wykonana z bardzo dobrych materiałów. Mamy dwie tafle szkła, oczywiście aluminiowa ramka, do tego doskonałe spasowanie. Zwracam uwagę na to, że Galaxy 80 jest dużym smartfonem, dochodzi do tego jeszcze spora masa. Na pewno w tym wypadku też front robi wrażenie, ponieważ nie ma żadnego nocza, a obramowanie ekranu jest bardzo smukłe. Na pokładzie, oczywiście, port USB-C, głośnik mono do tego slot na dwie karty na nosim. Dźwięk oferowany przez głośnik wypada nie Źle, ale zabrakło w tym wypadku lepszego podbicia basów, a także wyższego poziomu maksymalnej głośności audio wspomaga Dolby Atmos, natomiast brakuje złącza Jack. Obrotowy moduł aparatu sprawia, że Galaxy A80 wygląda bardzo tak nowocześnie, bardzo efektownie. Natomiast trudno wyrokować ile czasu ten element realnie wytrzyma. W ekranie zatopiono skaner optyczny, natomiast jego działanie jest identyczne jak w A50 czy A70. Co ciekawe nie ma tutaj rozpoznawania twarzy. Galaxy A80 wyposażono w ekran Super AMOLED 6,7 cala Full HD+, proporcje 20 do 9. Ponownie barwy na ekranie są nasycone, do tego rewelacyjne kontrasty. Widzenia, doskonałe czernie, maksymalna jasność na całkiem dobrym poziomie. Oczywiście mamy tutaj Always on Display, a także czarny motyw dla systemu. Bateria ma 3700 mAh w zestawie, 25W adapter do szybkiego ładowania. Wyniki na ekranie to takie 4 do 5 godzin pracy. Na pokładzie SNAP 730, 128 GB pamięci wbudowanej, do tego 8 GB RAMu. Mamy również Bluetooth 50 a także NFC. Działanie Galaxy 80 jest bardzo dobre, dosłownie na flagowym poziomie, natomiast czasami zdarzy się, że jakaś animacja delikatnie zwolni, natomiast powiem szczerze, że to zupełnie nie przeszkadza, zupełnie nie irytuje, jest naprawdę bardzo dobrze. Na tyle trzy obiektywy, 48 megapikseli f2.0, piksele 0,8 mikrometra, autofokus z wykrywaniem fazy, drugi to 8 megapikseli f2.2, 123 stopnie, ogniskowa 12 mm, ostatni to sensor TOF 3D do wykrywania głębi, nagrywania maksymalnie 4K 30 klatek na sekundę, Oczywiście do selfie służy ten sam zestaw aparatów. Dzięki za obejrzenie tego zestawienia, dajcie znać, co wy sądzicie na temat prezentowanych dzisiaj smartfonów. Może któryś z nich posiadacie. Jeżeli się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Będę bardzo wdzięczny. A tymczasem do zobaczenia.